Witam bardzo serdecznie i dziękuję, że przyszliście. Wszyscy dzisiaj w jeziorach siedzą głęboko pochowani, ale mamy bardzo ważne spotkanie i wykład, który nazwaliśmy mistrzowskim. I strasznie się cieszę, że jest z nami Halina Kruk, którą witam bardzo serdecznie. Przywitajmy ją. Halina Kruk jest poetką, pisarką, autorką opowiadań, wykłada literaturę ukraińską na Uniwersytecie Iwana Franka we Lwowie i jest też osobą, która zabiera głos w tym czasie wojny w imieniu często właśnie ludzi tworzących nie tylko poezję, ale w ogóle kulturę. I miejsce, jakim może słowo poetyckie zająć wobec rzeczywistości wojny, jest czymś, co bardzo nas teraz interesuje, przejmuje. Mnóstwo dyskusji się wokół tego toczy. I to był też bardzo żywy temat dla samego Czesława Miłosza. I strasznie nam zależało, Halino, właśnie, żebyś była w tym czasie z nami tutaj na Wielkim Księstwie Poezji, kiedy ten temat właśnie, jak twarzą stanąć wobec wojny, w obliczu wojny, jako poetka, jako twórca, jako humanista, jako ten, który jest w rzeczywistości ducha, jakie jest miejsce, możliwość dla takiego stawiania oporu też tej rzeczywistości. Czy to jest tak, że jak żeśmy z Oksaną Zabuszko trochę o tym wczoraj rozmawiali, wiesz, że przywołując to powiedzenie, że podczas wojny milkną muzy, że to właśnie chodzi o to, żeby dać głos działom, prawda, czy broni, a wszyscy inni mają zamilknąć, czy wręcz odwrotnie, prawda? To jest też sprawa oporu, który możemy stawiać. Więc twój wykład nazwałaś poezja jako strategia ocalenia z Czesławem Miłoszem i wojną w tle. Co już właśnie zachęca właśnie do myślenia i do refleksji w tą stronę. I my żeśmy pomyśleli z Haliną, że to spotkanie będzie miało taki przebieg, że ona na początku da takie zagajenie, właśnie rodzaj wstępnego wykładu, a potem porozmawiamy, a potem również Państwa zaprosimy do rozmowy. Bardzo proszę, Halina Kruk. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Właśnie najpierw, kiedy dostałam zaproszenie, to najpierw nie doczytałam, że to ma być wykład mistrzowski. I z tego powodu potem, kiedy doczytałam, to bałam się, bo nie czuję się, szczerze wam powiem, nie jestem aż na tyle jako literaturoznawca w temacie twórczości Miłosza. To znaczy do Miłosza podchodzę raczej jako poeta i jako osoba, która lubi poezję Miłosza, jak czytelniczka też. I tu właśnie skupiłam się na takim tomie Miłosza, który nazywa się Ocalenie, w którym byli zebrane wiersze Miłosza z 1932 po 1945. To znaczy taki dość długi okres, w którym, jak rozumiemy, dochodziło do wojny. Właśnie było to, co było przed wojną. Te tematy, te powiedzmy jakieś takie najważniejsze odbicia tego, co było w społeczeństwie tego czasu i w końcu wojna i w końcu sytuacja już po
ze zrozumieniem, że ta wojna się kończy. I dla mnie ostatnio, kiedy u nas 4 miesiące temu zaczęła się ta aktywna faza wojny, właśnie ta sytuacja jest czymś podobna do tego, bo właśnie ta wojna nie była dla nas nowa, ona trwała od 13 roku i gdzieś mieliśmy przez cały czas tą wojnę w tle. I ciągle była nawet możliwość, ciągle pisałam coś w tym czasie i była możliwość też patrzeć, w jaki sposób spostrzegać, w jaki sposób zmienia się sposób mówienia o tym, co mamy. To znaczy o tym czasie, o tym, powiedzmy, o tych wyzwaniach, które mamy w czasie wojny, o tych traumach, które dostajemy w czasie wojny. I właśnie kiedy wróciłam z tym swoim już doświadczeniem wojny do domu Miłosza Ocalenie, to raptem, i zawsze poezja daje taką możliwość, że może stać się kluczem do zrozumienia i przeczytania czegoś, bo kiedy dostajesz jakieś podpowiedzi, kiedy raptem rozumiesz, że już ktoś przeżywał, przechodził tą drogę przed tobą i już robił notatki na polach tego świata, który był w czasie wojny. I ja miałam ciągle takie wrażenie od przeczytania tego tomu Miłosza, no zrozumiale, że chodziło o innej wojnie, o innych czasach, o innym doświadczeniu historycznym, ale w dużym stopniu było tam dużo tych podpowiedzi. Najpierw dla mnie był ważny ten moment, który też zadawałam się tym pytaniem, które w Miłosza brzmi o tym, cytując tak właśnie, co ma. Chciałam przeczytać, ale mam tu cytaty w języku ukraińskim, więc to trochę będzie nieprawidłowo, ale chodzi o tym, że na skrót mówiąc, poezja, która nie ocala, tak, która nie broni właśnie, co jest nie tak w tej sytuacji, bo też w jakimś momencie zadawałam się sobie po co, jeszcze zaczynając z czasu Majdanu, że tak naprawdę nikogo nie ocala, nikogo nie wskrzesza, nikogo nie może obronić w taki sposób, że stać między bronią, między pociskiem i człowiekiem, i poezja jakby nie chroni w taki sposób. I była w tym dla mnie taka duża niesprawiedliwość. Jak rozumiem, że to, że ten wiersz przedmowa z 45 roku Miłosz zamieścił jako taki programowy, wstępny wiersz do tego tomu, też oznaczało, że dla niego te pytanie było bardzo ważne, bo każdego twórcę, który wierzy w poezję, który wierzy w siłę sztuki, która może coś stwarzać, raptem zaskakuje to, że jest ta sztuka taka niemocna w takich sytuacjach, że nie przydaje się, jakby wydaje się, że całkiem nie odgrywa wtedy roli. I tu wydaje się, że potem, kiedy Miłosz dochodzi już w późniejszych tekstach, kiedy pisze o rodzinnej Europie, kiedy pisze późniejsze relacje, eseje, w których znowu wraca do tego periodu, do tego tematu, to tam jakby on już zdaje sobie sprawę, że jakoś może za naiwnie było w taki prosty sposób rozumieć sobie, że poezja ma wziąć broń, czy stać się bronią i bronić, albo walczyć, albo coś robić. Że poezja robi to w jakiś całkiem inny sposób. I w tej sytuacji widać, że na przykład jak od wierszy Miłosza, które były napisane w 30-tych
latach, w 32, 3, 6, 5, 6 roku, widać jak on przychodzi od takiego katastrofizmu, który tam jest w tej poezji, jak on przychodzi do bardzo takich wierszy materialnych, w których jakby rejestruje świat, w których jest taki, taki opis rzeczywistości z bardzo takich złożonych, z bardzo prostych komponentów. I po co w taki sposób on właśnie wtedy dochodzi do takiego składania świata od nowa? Tak jakby odnalazł jakieś sobie klocki bardzo proste i z tych klocków stara się w jakiś bardzo taki naiwny sposób, bo tam też moment tej naiwności, on jest w tym tomie Ocalenia w Miłosza, używa się nawet w tytułach. Spróbuję ułożyć świat od nowa. I właśnie dlaczego? Kiedy wracamy do tego, co odczuwamy my teraz w Ukrainie z powodu tej wojny, to też jakoś bardzo odczuwalne te, że świat, słowa tracą swoje znaczenia. Że świat jakby, który był taki poukładany w naszej głowie w jakiś sposób, który miał jakieś bardzo, może czasem skomplikowane, ale reguły, który był które byliśmy w stanie opisać, zrozumieć i w jakiś sposób dla siebie chociażby wytłumaczyć, ten świat raptem przestał istnieć. Coś się, właśnie najpierw to odczułam jako wykładowca, bo zrozumiałam, że na przykład, żeby wykładać studentom o literaturze pewnego jakiegoś okresu, muszę to przemyśleć. To znaczy już nie wygląda ten świat takim prostym i takim ułożonym, jak było przedtem, już na te same pytania, które byli wcześniej, mamy całkiem inne odpowiedzi. I żeby to wszystko jakby od nowa zaczęło mieć sens, musimy zaczynać od nowa składać, od jakichś takich klocków bardzo prostych, w jakich jakby mamy pewność, że są. I te klocki takie bardzo materialne, jak widać w Miłosza właśnie w wierszach z tego tomu Ocalenie, on nalega na tym, że w takiej sytuacji, kiedy wszystko się wali, ten świat naturalny, rzeczywisty, świat materialny, on jakby staje się takim sposobem, w którym staje się tym, w czym możemy mieć pewność, na czym możemy jakby oprzeć się ta. I właśnie kiedy teraz, nawet sobie za ten czas, kiedy pisałam, bo przez cały ten czas z 13 roku pisałam wiersze i w tym czasie dość dużo ułożyło się w taki tom, który nazwałam Bukwar. Po ukraińsku, ja wytłumaczę dla tych, kto nie zna ukraińskiego, bukwar to jest abecadło, takie dla dzieci, ale jednocześnie jak zapisać po angielsku book i war, 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 to wychodzi jakby tak jak książka wojny i właśnie jakby, która ma takie podstawowe znaczenie jakieś. I właśnie wojna, zrozumiałam, że za ten cały czas, za te 8 lat, kiedy to wszystko odbywało się, że też przeszłam jakąś swoją tą drogę w poezji, miałam jakieś swoje stosunki ze słowami i dość dużo znalazłam podpowiedzi potem w tym, co czytałam u Miłosza. Właśnie o tym, o sposobie oprzeć się o bardzo proste jakieś rzeczy, o tym, że świat materialny może człowieka czasem wesprzeć, kiedy człowiek jest niepewny wszystkiego innego. Że na przykład też bardzo pamiętam, tylko nie pamiętam z jakiego utworu Miłosza, jest z jego wspomnień o wojnie. Jest takie wspomnienie, taki obrazek,
że leży, kiedy on leży obok drogi, która jest ostrzelana i patrzy w pola i w tej całej sytuacji ostrzału, w tej całej nie, takiej zagrożonej sytuacji, bo jest ostrzeliwany, on patrzy na parę takich, jak to się mówi, szczebli, na, nie, nie, ja mówię o trawie, takie żbel trawy, właśnie patrzy na nich i widzi przez nich ten cały świat, z takich bardzo prostych rzeczy złożonej. I właśnie Miłosz tam przywołuje taki obraz, że był przerażony wtedy, że świat przecież będzie istniał, nawet jeżeli człowieka w nim nie będzie. To znaczy, że w czasie wojny ten moment, kiedy wszystko, co dotyczy człowieka, jest pojmowane poprzez niego jak katastrofa, dla całego świata może nie być taką katastrofą. I to bardzo odczuwalne też, kiedy patrzy się na przykład na jakiś, bo ta wojna jest jeszcze ciekawa z jakiego poglądu, bo my mamy wszystko nagrane. To znaczy my możemy teraz w realnym czasie obserwować, jak ktoś tam, gdzieś tam siedzi w okopie albo leży, albo leży w tejże trawie, albo jeszcze coś i my widzimy to i my słyszymy, na przykład u mnie teraz mąż na wojnie i kiedy on dzwoni do mnie, ja słyszę, jak śpiewają ptaki tam. I to jest takie niezwykłe, to znaczy ja słyszę, jak strzelają tam, ale kiedy ja słyszę, jak śpiewają tam ptaki, to po prostu nie łączy się to w głowie, która jest przyzwyczajona do stereotypów. Ono w taki jakiś dziwny sposób konfrontuje się między sobą, ta natura, to właśnie radość życia, która nie znika. Życie, które ma różne formy, nie tylko ludzką formę, które ma po prostu różne sposoby istnienia i które ma swoje jakieś osobne reguły, według których, zasady, według których się toczy nawet kiedy człowiek umiera, kiedy człowiek ginie na wojnie. I tu właśnie pod tym kątem przeczytanie tego tomu Miłosza daje dużo informacji i do zrozumienia, i do w ogóle do przemyślenia. Bo na przykład też przypomnę sobie taką, przypominam, bo kiedyś w 14-15 roku dość dużo jeździłam na taką, to nie było wtedy, to nie był front, to była taka linia rozgraniczenia, to się nazywało, między na wschodzie, w Doneckim obwodzie i w Ługańskim. Jeździliśmy tam z pomocą jako wolontariusze i jako pisarze. I pamiętam, był jeden taki moment, że widzisz to wszystko bardzo blisko, że widzisz na przykład, jedziesz drogą, widzisz bardzo ładne kwiaty w polach, widzisz bardzo ładną naturę, bo to było lato i rozumiesz, że nie możesz tam wchodzić. Po prostu, bo tam było tak dużo min, zaminowane tereny, że po prostu możesz tam wejść i po prostu nie będzie cię. I ten też taki moment, który pamiętam sobie w głowie, że ciągle trzeba o tym pamiętać. Wojna jest taką strefą, w Miłosza to też bardzo widać, że człowiek jakby w każdym momencie, kiedy on zapomina o tym, że jest wojna, że jest zagrożenie, on po prostu może przestać istnieć. Że nawet przywołując ten moment taki z tego wiersza o karuseli nad gettem, tak, że właśnie kiedy człowiek chce tej karuseli, tak? Człowiek zapomina o tym, co jest obok, on jakby nie chce zwracać uwagi, ale od tego ta wojna nie przestaje, od tego te zagrożenie, czy powiedzmy ta tragedia, która się dzieje obok, ona nie znika, ona po prostu staje się jeszcze wyraźniejsza i to też taka bardzo dziwna realia tej wojny. I pamiętam, był jakiś taki moment z jednego wyjazdu, kiedy
trafiliśmy na jedną taką bazę, a my mieliśmy występy i poza tym gdzieś noclegi na jakichś takich bazach, gdzie można było tam nie za bardzo wygodnie, bo to nie hotele, to wojna. Można było tam przespać, się, mieliśmy worki do spania i takie jakieś bardzo takie no, wojskowe umowy. I pamiętam w jednym miejscu był basen. Po prostu była tam przed tym jakaś czy szkolny basen, czy coś takiego było. Mały basen na jakieś tam 10 metrów tam i parę metrów tak. I ja przyjechałam tam, bardzo rano obudziłam się i doszłam do tego basenu i tam ten pan, który to pilnował, pod tentem to wszystko było i on wypełniał ten basen czystą wodą. Był straszny upał i właśnie on wypełnił i ja zapytałam, czy można tam po prostu popływać. On pozwolił, jakieś bardzo dziwne, takie surrealistyczne, było takie, miałam wrażenie od tego wszystkiego. I pamiętam, kiedy pływałam, to ten tent, który był nad tym basenem, on po prostu był cały w dziurach od szałów. Taki namiot, który tam miał dziury. I przez niego, ponieważ on był taki niebieski, a przez niego przenikały, przez te dziury, przenikało bardzo takie jasne światło, bo słońce. I takie po prostu byli takie, jak to powiedzieć, i to spadało na wodę, te takie ostrza słońca, które spadali na wodę. I na przykład, kiedy potem wróciłam z tego wyjazdu, chciałam to, o tym pisać, ale komu wyjaśnisz, że tak wygląda wojna? I to taki dziwny moment, że wojna daje dużo takiego materiału, z którym nie wiadomo, co robić. To znaczy, bo opiszę je tak, ludzie pomyślą, że ja poetyzuję wojnę, bo wygląda tak jakby bardzo poetycko, ale nie chodzi o tym. I takich rzeczy dość dużo. I jak rozumiem, że przypominam, czytałam o takiej dyskusji między Różewiczem i Miłoszem właśnie o tym, jak ma się zmieniać język. I Różewicz był za to, żeby ten język robił się taki po prostu taki twardy, sztywny, zimny, bez niczego, bez żadnych takich zbędnych emocji, poetyzacji, jakichś metafor i wszystkiego takiego. I właśnie Miłosz idzie inną drogą. On jakby pozwala sobie na takie rzeczy, na opisywanie tego, co jakby w pierwszym rzędzie to jakby nie kojarzy się z wojną całkiem. Ale długo myślałam o tym sobie, bo też nie mogłam sobie poradzić, w jaki sposób to jest związane jedno z drugim. To znaczy, czy ja mam prawo pisać o takim czymś i żeby to było o wojnie, pisać tak, żeby to było o wojnie. I na przykład dla siebie nie rozumiałam, czy w ogóle ma się pisać poezję w czasie wojny, ale kiedy zaczęła się ta aktywna faza wojny, po prostu natura bierze swoje i właśnie gdzieś tam Miłosza w tych wierszach też jest taki moment. On opisuje, że po prostu są jakieś wewnętrzne rzeczy, które w poezji zabierają głos i ty po prostu odczuwasz, że ty musisz pisać o tym. Jakby materia wiersza jest taka, że ona prowadzi cię tą drogą wiersza i pojawia się to wszystko w tym wierszu. I pojawiają się takie detale, które jakby pokazują i piękno, i pojawiają się detale, które pokazują, że człowiek może mieć radość estetyczną. I właśnie takie Miłosz w jednym miejscu pisze też, przepraszam, że nie cytuję dosłownie, o tym, że zostawcie poezji radość. Poeta musi mieć radość. I długo myślałam o tym, co jest ta radość, kiedy pisze się o wojnie. I jest taka ciekawa rzecz, nie wiem, czy ja natrafiłam na to, czy to jest po prostu moja odpowiedź na to.
że poezja dla tych, którzy piszą, dla poety, często jest sposobem na stworzenie świata. I ten świat rzeczywiście nie musi być kopią świata zewnętrznego, który jest, który mamy na zewnątrz. I czasem, kiedy ten świat zewnętrzny zawodzi i kiedy on nie jest takim, jak nie odpowiada temu, jak co chcemy od niego widzieć, jakim chcemy go widzieć, poeta ma szansę stworzyć w tym świecie, który jest, jakiś ten inny świat, który daje nadzieję. I nie mówię o iluzji, nie mówię o sposobie na przekształcenie tego świata w taki sposób, że na coś się zamyka oczy, czegoś nie chce się baczyć, tak? Ale mówię o tym, że z tych budulców, które mamy, nawet mamy, które mamy w czasie wojny, możemy wybudować świat, który daje nam możliwość coś pamiętać, który daje nam możliwość, jak ten most, o którym wczoraj wspominałam, wrócić, tak? Który daje tą drogę, po której przypominamy siebie przed wojną. Na przykład teraz widzę, że dość dużo z nas przez cały czas my mamy bardzo ciężkie doświadczenia. Doświadczenia tam tego, że ktoś ze znajomych ginie, tego, że ktoś jest, u kogoś ginie tam syn, córka. Mamy doświadczenie, że ktoś doznaje jakichś takich traum, z którymi potem nie wiadomo, co robić, jak żyć dalej. Mamy doświadczenie utracenia domu, utracenia wszystkiego, powiedzmy, majątku materialnego, który był. I w ogóle nie wiadomo, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób poprzez tą wojnę traumowani. Mamy takie czasem traumy, o których nawet nie podejrzewamy. I to bardzo widać, kiedy jesteśmy wewnątrz tej sytuacji, to nawet nie podejrzewamy o tym. Ja pamiętam, że kiedy po 2 miesiącach po raz pierwszy wyjechałam z Ukrainy na występ jeden w Litwie, to zauważyłam, że patrzę na wszystkie domy, nie na architekturę, nie jak na coś, co ma jakieś tam architekturne osobliwości, jakiś tam barok, jakieś tam moderna, jakieś jeszcze coś. A ja patrzę na te domy jak na coś, czy można tam się ukryć, czy nie. Czy mają oni jakieś tam ukrycie, schrony, czy nie mają. Czy wytrzymają ostrzał, czy nie wytrzymają. I właśnie wtedy zrozumiałam, że jestem, na ile jestem traumowana. I dość dużo nawet osób, które w Ukrainie nie wyjeżdżają, oni nawet nie wiedzą na tyle, na ile są traumowani różnymi, w różny sposób. Na przykład jeszcze jedna taka rzecz, która też właśnie zafiksowałam w jednym wierszu, opisałam to, że wracałam jakoś do Ukrainy, na Ukrainę, wracałam w autobusie i w tym autobusie było około 20 matek i około 20 dzieci, prawie, no może nawet więcej. I ten autobus był przez cały czas drogi cichy. Nikt się nie śmiał, nikt nie krzyczał, nikt nie miał jakichś tam pretensji do kolegów. To znaczy było po prostu jakoś tak niewiarygodnie cicho. I to byli dzieci, które byli albo w okupacji, albo pod obstrzałem. To znaczy to byli dzieci, które mieli doświadczenie wojny. Ale my tego nie rozumiemy, kiedy nie przeanalizujemy tej sytuacji. Oni tego nie rozumieją, że zwykli dzieci tak się nie zachowują. I to takie właśnie wtedy zrozumiałam, że z takich drobiazgów, z opisania takich rzeczy drobnych, które jakby w
taki prosty sposób wojny nie dotyczą. Ale oni mówią o tym, co zdarzy się w czasie wojny, na tyle dużo, na tyle mocno, na tyle ważne, jakieś takie rzeczy, które wydawali się nam jakby absolutnie nieważne i w taki bardzo prosty sposób, bez patosu, bez jakichś wzniosłych słów, bez mocnych metafor. Oni sami stają się taką metaforą, która po prostu odczytuje się całkiem w inny sposób. Nie jakby nie mówiąc o tym pięknie, nie mówiąc, nie poetyzując, a odwrotnie, przez poezję, z pomocą poezji, pokazując, na ile straszne traumaty otrzymują ludzie podczas wojny. I właśnie mówię całkiem nie to, co przygotowałam, ale tak to jest, to tak się zdarza. Właśnie kiedy wracając do tego momentu tworzenia, o którym Miłosz pisze w tej książce i właśnie dlaczego tam ta książka i nazywa się Ocalenie, tak? Wojna niszczy. Niszczy w różny sposób, tak? Niszczy właśnie u Miłosza, tam te najważniejsze, co niszczy wojna, ona niszczy bardzo naturalny, dziecinny sposób odebrania świata. Ona daje doświadczenie, które robi ciebie ciężkim i które zabiera u ciebie możliwość odebrania świata jak całości, jak radości, jak właśnie jak tego, co nie ma podkładu, co nie ma podkładem tragedii, jakiejś czyjejś męki, czyjejś śmierci. Właśnie ja zastanawiam się, że teraz ja nie mogę, dużo rzeczy ja nie mogę odebrać po prostu tylko z jednej strony. To znaczy ja rozumiem, że po tym, jak zginął ktoś tam, ja nie mogę patrzeć na to coś, nie pamiętając o tym, że ten człowiek zginął. Po tym, jak stało się to, ja nie mogę używać, nawet dwa dni temu podczas takich spotkań w Danii rozmawiałam dużo po angielsku i w jednym momencie rozmawialiśmy i opowiadali mi o czymś, o jakimś budynku, który był zajęty przez artystów i tam coś było, jakaś wystawa, coś takiego. No po angielsku to będzie occupied by. I ja zrozumiałam, że reaguję na słowo w jego takim bardzo prostym znaczeniu. I właśnie zastanawiałam się nad tym, że wojna z takich zwykłych naszych obrazów, z takich zwykłych metafor, ona zabiera ten jakby, robi ich bardzo taki zostawia z nich tylko jednoznaczność. Bo pamiętamy, że trudno wyzbyć się tego wrażenia okupacji nawet w słowie, który dotyczy tylko w taki jakiś sposób opisowy, mówimy o czymś innym, a nie o okupacji. Na przykład, kiedy o co chodziło Miłoszu, kiedy on mówi o ocaleniu? On mówi o tym, że trudno kontynuować ciągłość tradycji, kiedy jest wojna, tak? Bo w jakimś momencie wszystko się łamie i ta tradycja poprzednia potrzebuje jakby osmyślenia, jakby przewartościowania. I właśnie on wtedy mówi, że świat wtedy może istnieć jako palimpsest. Że nowe doświadczenie wybiera ze starego świata, ze starej tradycji, wybiera to, co jakby wychodzi na zewnątrz. I
Też zauważyłam sobie, że na przykład w czasie tego, kiedy mamy te doświadczenia wojny, ja dużo rzeczy zrozumiałam z czasów II wojny światowej. Po prostu nie rozumiałam na przykład, jak się, co się zdarzało z ludźmi w czasie okupacji, bo kiedyś babcia dużo mi opowiadała, ale nie rozumiałam. Właśnie tu jakby dostawałam bardzo takie proste odpowiedzi. Na przykład nie rozumiałam, jak to się, na czym polega ta cała tragedia wojny, tak, że ty nie możesz się wycofać, że nie możesz raptem powiedzieć, że jesteś nad wojną, że nie możesz nie wybrać żadnej, ni tej, ni drugiej strony. I właśnie Miłosz pisze w tym Ocaleniu o tym, że wojna jest tym czasem, kiedy dobro i zło musi być odróżnione, bo nie da się być pośrodku. To znaczy nie ma takiej opcji, że jednocześnie możesz siedzieć na dwóch krzesłach i jakby mówić, że a nie wiadomo kto strzela, albo a i ci jakby niedobrze robią i ci niedobrze, bo właśnie wtedy to jest takie okłamanie rzeczywistości, bo zawsze wiadomo kto strzela pierwszy. Zawsze wiadomo, w każdej sytuacji wiadomo kto zaczyna i właśnie od kogo zależy, żeby przestać. Żeby powiedzieć koniec, powiedzmy. I na ten temat mogę dużo mówić, ale może przejdziemy do tej rozmowy i właśnie w taki sposób jeszcze rozwiniemy jakieś takie wątki ważne. Bardzo dużo rzeczy ważnych poruszyłaś, do których sam bym chciał nawiązać. Nie słychać? Może ja. Bardzo dużo wątków poruszyłaś ważnych, do których chciałbym nawiązać. I może zacznę od tego, o czym na końcu mówiłaś, bo to jest rzecz, która wojnie towarzyszy w bardzo istotny sposób. To znaczy, my sobie poza wojną stawiamy o to tak świat, że mówimy, że nie ma czarnego i białego. Prawda? Że wszystko. I słyszymy te głosy, jeżeli ktoś chce zakłamać wojnę, to wcale nie mówi, kto jest czarny, a kto biały, tylko mówi, nie ma czarnego i białego. Tak? Że, czyli mówi na przykład, a to jest bardziej skomplikowane, a nie jedni tylko są winni, prawda? Nie, że nie ma niewinnych, prawda? Albo jak słyszymy choćby niedawno w wywiadzie papieża Franciszka, pamiętasz? A co tutaj, nie mówcie mi, że my się bawimy w czerwonego kapturka i wilka. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Nie ma czarnego i białego. I rzeczywiście dla humanistów to brzmi ciekawie, prawda? Bo przecież nikt się z nas nie powie, że jesteśmy święci, prawda? Każdy czuje się za coś winny. Prawda? To jest bardzo ludzkie. Ale to jest moje doświadczenie, wiesz, z Jugosławii też. Takiego zakłamania wojny, które właśnie polegało na tym, że się mówi, ci, którzy chcieli bronić Miloševića na przykład, wiesz, Kusturica na przykład, jak robił filmy o wojnie, na Zachodzie się bardzo podobały, jak Underground, to był taki film, w którym każdy przywalał każdemu. Tak? I wystarczyło właśnie zatrzeć granicę, o której ty mówisz, żeby po prostu powiedzieć to, co się chce w tym duchu właśnie, że my jesteśmy Serbowie też niewinni, prawda? I w ogóle i tak dalej, prawda? Bo zobaczcie, każdy przywalał każdemu. To samo robił Handke, wiesz, który nie mówił, wiesz, a tu było tylko czarne, a tu białe, tylko właśnie mówił, że nie wiadomo, kto za tą Srebrenicę do końca odpowiada, prawda? Czy to tylko Serbowie, prawda? Wystarczy rzucić taki tekst, bo przecież on jest humanista, prawda? I tak dalej. I już po prostu zacierasz tą rzeczywistość i zakłamujesz po prostu ją. Więc to doświadczenie, o którym teraz mówisz, ja myślę, że jest
szalenie istotne, znaczy to jest największy ból, jaki mogą ludzie przeżywający wojnę odczuć. Czasem, nie wiem, czy masz takie odczucia, ale z tamtej wojny w Sarajewie miałem takie poczucie, że ludzie nawet mniej cierpieli z powodu tego, że kogoś stracili, czy dom stracili. Tylko nie mogli sobie dać rady z tym, że świat ich nie rozumie. Także świat zaciera tą granicę. To jest najgorsza kula, jaką można strzelić do człowieka, który jest na wojnie. Nie wiem, czy słychać? Nie. To mamy ten martwy mikrofon. Właśnie sobie też myślałam o tym. Miłosz to nazywa prawda i sprawiedliwość. Tam u niego padną takie słowa prawda i sprawiedliwość w jednym wierszu na końcu. Bo najpierw, co chce mieć człowiek, który stracił dużo w wojnie, czy który nawet, podejrzewam, zginął w wojnie, on chce mieć, wiedzieć prawdę i mieć sprawiedliwość. I cały ból historii na przykład ukraińskiej w XX wieku polegał na tym, że prawda nie była powiedziana w tym czasie, kiedy miała być powiedziana, i sprawiedliwość w dużym stopniu też nie była jakby. Nawet mówiąc o tym, że wracamy teraz z tą nową wojną do tych poprzednich tematów i doświadczeń, i na przykład to, że nie było powiedziano, że II wojna światowa, bądźmy szczerzy, odbywała się głównie na terenach Ukrainy. Dotyczyła jakby ludności Ukrainy, której dużo zginęło. I właśnie ten moment, który, bo teraz ostatnio, kiedy mówiłam o tym w Niemczech, to też to odebrałam, że tak, że nie rozumieją tego. Oni jakby uważają, że w Niemczech oni mają jakąś odpowiedzialność przed Rosją, bo kojarzą sobie, że jakby spadkobiercą Rosji, spadkobiercą Związku jest Rosja. Ale przecież to wszystko dotyczyło Ukrainy. I właśnie dużo, ostatnio też zapytano mnie było na przykład, czy nie było to niesprawiedliwie i czy nie było to przeciwko demokracji, że jakieś tam pięć lat temu chyba na Ukrainie było zabroniono partię komunistyczną. Przecież musimy mieć pluralizm i wszystko takie coś. I musiałam robić taki długi ekskurs w historię, za co odpowiada partia komunistyczna, jakie właśnie miała, ile ofiar było w Ukrainie z powodu polityki tej partii i właśnie, że do dzisiaj dużo osób nie było w ogóle nawet rehabilitowanych, nie było nazwano, że nie mieli faktycznej sprawiedliwości na poziomie prawnym, nie było powiedziano, że byli ukarani niesprawiedliwie, że ktoś ich właśnie, że był konkretny sprawca tego, kto to zrobił. A kiedy nie nazwano sprawcę, to jakby twoja sprawiedliwość jest kulawa. Ty nie masz komu powiedzieć o tej, zarzucić nic. I właśnie ta wojna pokazała, obróciła nas twarzą do tych problemów historii, które mieliśmy wcześniej i które nie byli jakby w jakiś sposób, te ludzie, które nie dostali tej prawdy i tej sprawiedliwości. To właśnie może nie dotyczy na tyle poezji, bo poezja w jakiś trochę inny sposób ma sprawę ze światem. Ja mówię raczej o historii i o rzeczywistości, o tym, z czym mamy sprawę teraz. Ale kiedy wracać do tego tematu o, powiedzmy, zacieraniu tej granicy między dobrym a złem, przecież w środku. My zawsze, jak mamy, to jest pytanie etyczne, tak? To nie jest pytanie, które powiedzmy, można w jakiś sposób jako jakąś taką piłkę przerzucać z jednej do drugiej strony. Bo tak powiedzmy, zawsze jest wprawdzie, w gruncie rzeczy zawsze jest zrozumiałe, co jest złem, co jest dobrem. To znaczy w takim
I dziwię mi, że w tej sytuacji z papieżem, właśnie co dotyczy etyki i moralności chrześcijańskiej, to nigdy nie było, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby kiedyś chrześcijaństwo doszło do sytuacji, żeby powiedziano było, że może tam strata Chrystusa miała jakieś, powiedzmy, nie strata, a morderstwo, tak? Miało jakieś podstawy prawne, no przecież można tak, jeżeli stać na jakichś takich pozycjach, nie wiadomo jakich, to przecież może miało prawne, no przecież był może przeciwko jakiejś władzy, może tam coś łamał, jakieś układy prawne, może coś tam, to znaczy, ale ja nie wyobrażam, żeby ludzie, które wierzą w to, co jest, żeby oni patrzyli na tą sytuację z takiego poglądu, bo to jakby dotyczy ich wartości życiowych, dotyczy dużej ilości wartości. Właśnie wojna, co właśnie tu zauważyłam, w dużym stopniu dotyczy wyklarowania wartości. Albo jesteś po stronie dobra, albo jesteś po stronie zła, albo jesteś osobą, która w środku wie, gdzie jest zło, ale po prostu nie chcesz tego. Jakby nie chcesz wybierać, ale kiedy jesteś pod ostrzałem, to ty musisz wybierać. Nie ma innej opcji. I właśnie te wszystkie takie intelektualne dyskusje, które czasem zdarzają się w Europie, w Stanach, w świecie, który zapomniał o wojnie, który jakby mówi teoretycznie, szczerze powiem, oni kończą się w tym miejscu, kiedy zaczynają strzelać. Nie ma tam dyskusji. To znaczy, kiedy na ciebie jest jakby naprawiona broń, wszystko robi się jednoznaczne. I ta jednoznaczność nie daje szansy do tego, żeby tam dyskutować z osobą, która strzela do ciebie, że czy jest ona w stanie, czy nie jest, czy jesteś wrogiem, czy nie jesteś, bo nie pracuje to tak. To jest jeszcze kolejny aspekt, taki bardziej generalny, który poruszyłaś, dotyczący ludzi kultury, powiedzmy, czy w ogóle rozumienia słowa, poezji, sztuki, że może ona być wobec wojny, czy wobec takiej sytuacji apolityczna. No, bo my, ludzie sztuki, to pamiętam, wiesz, taki mam obraz, jak Handke odbierał Nagrodę Nobla w Sztokholmie i podeszli do niego dziennikarze i go zaczęli pytać o Srebrenicę, tak? A on mówił, ale ja nie chcę mówić, dlaczego wy mnie pytacie o Srebrenicę? Ja chcę mówić o Cervantesie, ja chcę mówić o Dantem, bo jestem pisarzem, tak? I dla niego, znaczy, czy można rozdzielić te sfery? To znaczy, bo teraz mamy cały ten dyskurs wobec kultury rosyjskiej, ale wydaje mi się, który właśnie z głębi wojny i tragedii Ukrainy został na nowo podniesiony. Chociaż dla mnie, wiesz, nie jest to dyskurs wobec kultury rosyjskiej, tylko dla mnie jest to na nowo dyskurs, jak my w ogóle rozumiemy kulturę. Jak my oddzieliliśmy, mówię o Zachodzie, dobro od piękna. Że to może istnieć osobno i mieć swoją jakąś autonomiczną sferę, prawda, która, osobę taką jak ty, przyjeżdżającą z Ukrainy, osądzi, że ty po prostu zapominasz o tym, że jesteś poetką i angażujesz się w jakieś sprawy wojenne, militarne i inne, a powinnaś po prostu istnieć w sferze duchowej czy artystycznej. Jak sobie z tym dajesz radę? Tu jest bardzo prosta odpowiedź, ale z jednej strony prosta, z drugiej trudna do uświadomienia, że na przykład
rozumiem, że jeżeli nie będę w coś takiego angażować się, to może być po prostu moment, kiedy jako poetka nie będę istnieć, w ogóle jak człowiek nie będę istnieć i jako poetka nie będę istnieć i nie będę istnieć jako twórca, który na przykład nie ma do kogo mówić, bo ten ktoś inny będzie zabity na przykład. To znaczy wszystko w bardzo, ja rozumiem, że już od dawna to jest taka tradycja całego dyskursu tego europejskiego, kiedy estetyka i etyka została jakby osobnie traktowana i jedno z drugim mogło być absolutnie niezwiązane. Dobro z pięknem jakby mogło być w różnych takich korelacjach, tak? Ale to wszystko takie kwestie teoretyczne. Oni bardzo prosto, dostają bardzo proste odpowiedzi, kiedy dotyczy to nie teorii, a praktyki. I na przykład ja też sobie myślałam, na czym polega, bo dużo mnie pytano, na czym polega ten nasz bojkot kultury rosyjskiej, albo na przykład zaprzeczenie kultury rosyjskiej, szczególnie w czasie wojny i na przykład dlaczego nie jesteśmy w stanie mówić z nimi, na przykład nawet z autorami z Rosji, które mówią, że nie wojnie. No bo zawsze za tym nie wojnie i tej nie wojnie jest mówione na Zachód albo do nas, ale ani my, ani Zachód nie jest odpowiedzialny za początek tej wojny. Oni nie mówią tego do swojego państwa, do swoich współobywateli. I na przykład bardzo często takie rozmowy prowadzą się tylko w kierunku Zachodu. To znaczy jako deklaracja na zewnątrz. Ja też nie jestem za to, to znaczy jedna część mnie, która jest pedagogiem, uważa, że ludzi trzeba uczyć, tak? To znaczy, że jak czegoś nie włożysz, jak czegoś nie nauczysz, to powiedzmy dziecko tego się nie nauczy w jakiś taki sposób. No może nauczy się w życiu kiedyś, ale to będzie trudne i bolesne czasem. Jako artysta, jako poeta, rozumiem, że poezja jakby nie ma takich prostych dróg, że na przykład tam się coś zakłada i coś się dostaje, ten kto czyta, dostaje jakąś tam prawdę życia, jakieś takie moralne zasady, jeszcze coś. Ale każda sztuka, na ile by ona była jakby nawet odrębna od rzeczywistości, ona ma jakieś wartości, które ma autor, który tą sztukę pisze. I właśnie kiedy po tej sztuce tych wartości nie widać, albo kiedy autor unika rozmowy o tym, na czym stoi, co dla niego ważne, co popiera i przeciwko czemu jest, to wtedy ta sztuka nie pracuje. Po prostu nie możesz być nijaki w tym sensie, w planie wartości. Ty możesz nic nikomu nie narzucać, ty możesz nie zmuszać nikogo do czegoś konkretnie, ale ty musisz być sam jakimś. Musisz mieć tą swoją wewnętrzną wartość, która jakby w każdym utworze jest, tak lub inaczej. I właśnie wynika często, że w autorów rosyjskich, które na przykład ostatnio, za ostatnie tam dziesięciolecia uważali, że piszą dla wieczności, nie piszą dla jakichś ludzi, które będą to czytać, oni po prostu unikali tej rozmowy o wartościach. Oni po prostu jakby te wartości, no bo na przykład ktoś mógł być z tym sprzeczny, oni ich chowali, oni jakby to wszystko maskowali tą formą poetycką, formą, jakimś eksperymentem, ale nie było tam tych wartości. I właśnie z powodu tego, moim zdaniem, mieliśmy i wcześniej dyskusję o to, czy poeta musi być zaangażowany w coś, czy nie musi. I na przykład nie musi być zaangażowany, ale na przykład kiedy na tym zależy mu, to i kiedy on nie może tego uniknąć, to on jest zaangażowany. I on zrozumiale, że nie chciałabym pisać o wojnie. To nie jest moim tematem ulubionym. Nie chciałabym pisać o jakichś takich sprawach społecznych. To nie jest moim tematem ulubionym. Ale po prostu rozumiem, że jak w tej sytuacji
nie będę o tym mówić, to po prostu może nie być innej sytuacji, w której będę mogła pisać o czymś innym. To znaczy, to nie jest pytanie wyboru, to jest pytanie jakby tego, co musimy robić. I podejrzewam, że na przykład Europa, która już odzwyczaiła się od tego, że jedno z drugim jest związane, że ona teraz wróci do tego, bo po prostu zagrożenie jest dość duże. To znaczy ludzie, dlatego żeby nie zdarzyło się, nie wydarzyło się wojny, jakby nie wystarczy być przeciwko wojnie. Nie wystarczy być pacyfistą. Po prostu trzeba w jakiś inny sposób, nie wystarczy zapomnieć o wojnie. Nie wystarczy, żeby dzieci nie bawili się bronią. Po prostu trzeba mieć pewne wartości, które przecież nie od broni takiej, jak to się nazywa, jak dziecko bawi się jakąś taką zabawkową bronią, przecież nie od broni w ręku pojawia się wojna. Ona pojawia się od tego, że ktoś uważa, że ma prawo zabić kogoś innego, że ma prawo na życie, na czyjeś życie, ma prawo na to, żeby dyktować komuś, żeby być, skierować swoją agresję na kogoś, żeby nie mieć do kogoś powagi na tyle, żeby nie uważać go za człowieka. Przecież o tym jest wojna. I właśnie to takie podstawowe rzeczy, bez których sztuka, jaka by ona nie była, ona tego po prostu nie może wyrzec się. Ona tak lub inaczej zaczepia się za to. Albo nie zaczepia się i wtedy nie sięga głębi. To moim zdaniem tak. To, co teraz mówisz i nadzieja, o której mówisz, którą dzielę właśnie, jest w tym, że coś się zmieni. Tak, że moje podejście do tego, co się dzieje teraz w Ukrainie i o co walczycie w Ukrainie, jest również w tym, że nie tylko bronicie swojej wolności, swojej godności, swojego życia, nie tylko bronicie wartości europejskich, nas tutaj w Polsce, ale że walczycie o jakąś zmianę w świecie, bo o tym często zapominamy. Że wiesz, że świat chciałby, żeby w Ukrainie zapanował pokój. A Ukraińcy chcą zwyciężyć. I to są dwie różne sprawy, wydaje mi się, które bez zmiany jakichś wartości, o których teraz mówimy w świecie, tego zwycięstwa nie będzie. Prawda? Bo można oczywiście, pokój jest potrzebny i wymaga kompromisów, dyplomacji, wszystko to rozumiemy. Ale jest jeszcze sprawa peremochy. Jak rozumiesz, czym by było zwycięstwo w twoim rozumieniu? No właśnie, to takie pytanie, w jakim sensie trudne. Po prostu trudno wyjaśnić, że, ale trzeba to sobie zrozumieć, że żadne, powiedzmy, umawiania z Rosją po środku nie pracują. Że na przykład nie doszłoby do tej agresji w Ukrainie, jeżeli by była reakcja na wojnę w Czecznie, jeżeli by była reakcja na wojnę w Mołdowie, która na tą Transnistrię, którą było zajęto. Nie byłoby wojny w Ukrainie, jeżeli by nie było wojny w Gruzji i w Syrii, że świat to wszystko w sprawie jakby pokoju, kosztem tego pokoju, po prostu doszło do jeszcze dochodziło coraz do gorszego i gorszego. I to znaczy teraz w sytuacji z Ukrainą ja nie widzę takiej możliwości pokojowych umów, przy których by na przykład Krym nie był wrócony, przy których by pięta część Ukrainy, która teraz jest okupowana przez Rosję, nie byłaby odzyskana. I właśnie nawet w tej sytuacji my nie jesteśmy pewni, czy po parę latach my nie będziemy mieć tą samą wojnę. To znaczy, mając takiego sąsiada, mamy
za ostatnie, tak powiedzmy, ponieważ jestem mediewistką i mam sprawy z tam z wcześniejszymi czasami, to za ostatnie 300, nawet więcej lat mamy sytuację, kiedy ciągle mamy jakieś pretensje z tej strony. Ciągle nie możemy zacząć iść w tym kierunku normalnie, tylko zaczynamy i mamy z tej strony jakąś agresję. To znaczy pokój w tym znaczeniu, jakiego wszyscy chcą, on możliwy jest tylko w tej sytuacji, kiedy Rosja nie będzie takim państwem, które ma takie apetyty, a innego pokoju właśnie w tej sytuacji, tak my to traktujemy. Nie chodzi o to, że, bo to jest jeden z takich rosyjskich narratywów, że Rosja mówi, że Ukraina jest bardzo militarny, agresywny kraj, który tam dąży do jakiegoś tam panowania na czymś, ale chodzi o to, że przecież to naszą terytorię zajęli. Chodzi o to, że to wojna toczy się na naszym terytorium, za nasze terytorium. Nie chodzi o czymś innym. I właśnie czasem, kiedy mam dyskusje w różnych krajach, to spostrzegam, że ludzie nie rozumieją tego, że te rosyjskie narratywy na tyle pracują dobrze, że ludzie nie rozumieją, że chodzi nam tylko o nasze. Że jak ktoś zajmie tobie twoje mieszkanie, to nie możecie umówić się, że odda ci jeden pokój, a wszystko sobie inne zostawię. Bo po prostu pokój może być tylko wtedy, kiedy odda ci wszystko, co zabrał u ciebie. No i właśnie w tej sytuacji i tak rozumiem, że jaka by nie była, jak to się nazywa? Nie zwycięstwo po polsku? Permocha. Zwycięstwo. Jakie by nie było zwycięstwo dla Ukrainy, i tak to już jest taki koszt tego zwycięstwa. Już jest. Nie mówiąc o tym, co będzie dalej. Każdego dnia w Ukrainie ginie od 500 do 1000 ludzi. Każdego dnia, wyobraźcie to sobie. I kiedy to przeliczać, że to nie jest jakaś statystyka, że to konkretne ludzie, których my znamy, na przykład dzisiaj byłam załamana, bo w jednej koleżanki zginął mąż, a w drugiej koleżanki zginął syn na wojnie. I to konkretne ludzie, których znam. I to ludzie, które nie są... Nie byli wojskowi, po prostu byli cywili, które bronili swój kraj. I kiedy to wszystko się rozumie, kiedy zrozumie się ten koszt tego zwycięstwa, jakie może być, bo jeszcze i to też jest niepewne, bo ta wojna jest w trakcie takim, że Ukraina jest nieprzygotowana do tej wojny. Bez pomocy zewnątrz, pomocy wojskowej, pomocy bronią, bo wszyscy mówią, że możemy wam humanitarnie pomagać i Polska bardzo dużo pomaga Ukrainie z uchodźcami, po prostu to w ogóle trudno nawet, jak to, ja nie mogłam wcześniej nawet wyobrazić, że na tyle może być taka pomoc duża, bo przecież tych uchodźców jest straszna ilość tu, ale powiedzmy, bez broni, bez odpowiednich, każdy dzień bez broni kosztuje nam tyle żyć ludzi, że po prostu ten koszt tego zwycięstwa już jest taki, że po prostu nie wyobrażam sobie, że ta radość, jeżeli to będzie, to po prostu jest taka, koszt tej radości, że ja rozumiem, że teraz, ostatnio myślę o tym, że teraz żyjemy kosztem przyszłości. Po prostu z przyszłości wyciągamy ten ludzki resurs, resurs materialny, resurs tego, ile człowiek może psychicznie wytrzymać tego. I teraz jakby wykorzystujemy to, co mieliśmy mieć w przyszłości. A czy będziemy mieć w tej przyszłości czym to zastąpić, tego nie wiadomo. To znaczy, i to jest ten straszny koszt, dlatego kiedy mówi się o zwycięstwie, to właśnie rozumiem, że to takie jakieś, powiedzmy, bardzo oczekiwane dla nas, ale z taką radość,
która dużo kosztuje. Byłoby próbą przynajmniej zadośćuczynienia tym ofiarom, gdyby się udała ta przemiana, prawda? Gdyby się udało zmienić coś, co ciągle jest źródłem kolejnej takiej wojny i kolejnego ludobójstwa, prawda? Które się tyczy. I rozmawiając z tobą, rozmawiając wczoraj z Eksaną, słuchając w ogóle głosów z Ukrainy, coraz więcej rozumiemy, jakie są źródła tej wojny, jak my jesteśmy w nią również uwikłani ze swoim konformizmem, ze swoją bojaźnią, jakimiś właśnie wcześniej zakłamanymi rzeczami, które sztucznie albo na półprawdy utrzymywały naszą świadomość taką, prawda? Że wojna, jak ciebie słucham, sobie uświadamiam, że wojna uświadamia nam, że my wierzyliśmy w półprawdy. Bo to nie jest tak, że zamienia jedno na drugie, prawda? Tylko okazuje się, że na przykład, że mój pacyfizm, prawda, się sprawdzał do któregoś momentu, prawda? On nie był totalną ideą, która w każdym momencie się sprawdza, tylko był na czas taki, na który mogłem sobie pozwolić. Ja to zrozumiałem właśnie podczas wojen w Jugosławii, prawda? I ta wiara na przykład, jaką mamy, jako tacy oświeceni humaniści, że wystarczy, a może odłożyć broń, więcej się nie zbroić, to znaczy, że niby nie wzbudzimy agresji i wtedy nie dostaniemy uderzenia, prawda? Bo nie będziemy nikogo prowokowali, nie będziemy inwestowali w wojnę, w broń i tak dalej, tylko że się nagle dowiadujemy, ja się dowiedziałem to wtedy w Jugosławii, że oni bardzo dobrze o tym wiedzą i tylko na to czekają, prawda? Bo oni właśnie dlatego uderzą. Ludzie ginęli w Srebrenicy, nie dlatego, że mieli broń, tak? To byli cywile, którzy odłożyli broń i nie było większej pogardy ze strony Mladicza, Miloszewicza i tych wobec ludzi, którzy nie chcą walczyć, tak? I oni wtedy zrozumieją, oni są zwykle tchórzami, którzy, to nie jest taka średniowieczna, wiesz, bitwa, w której rycerz wobec rycerza stanie, prawda? Oni jak się dowiadują, że tamci nie będą walczyć, to wiedzą, że mają uderzyć, że mogą uderzyć, prawda? Więc ta biblioteka, którą żeśmy sobie zbudowali, to co powiedziałeś, że musisz zmienić wykłady, prawda, wobec studentów, bo nasza biblioteka jest często wobec czegoś takiego, na takich półprawdach właśnie zbudowane, że się one sprawdzają do pewnego momentu. To znaczy, że nie są całkowite w jakimś mierze. Boimy się w ogóle słowa i to jest, wiesz, zabić, prawda? Nawet o tych, którzy oddają życie za nasze życie, bohaterach często, nie pamiętamy, czy nie chcemy wiedzieć, że oni zabijali, żeby ocalić nasze życie. Tak? Boimy się tego słowa. Tak? Mówimy, ocalili nas, oddając swoje życie. Ale najczęściej oni zabijali, żeby ocalić nasze życie. I to jakby wypieramy z pamięci, prawda? Czy pamiętam takie twoje zdanie, niestety poezja nie zabija, które napisałaś czy wygłosiłaś, ale to nam po prostu uświadamia, w jakim świecie żyjemy. To jest troszkę tak, wiesz, ja już przepraszam za takie odniesienie, ale ja przez jakiś czas byłem wegetarianinem, wierzyłem, że w ten sposób nie będę przyczyniał się, zabijał zwierząt, wiesz, i tak dalej. Ale potem, jak żyjesz coraz bliżej natury, głębiej, to zaczynasz również rośliny traktować jako żywe istoty, prawda? Które mają duszę, prawda? Jest cały teraz dział biologii, który mówi o tym. I że my po prostu jemy życie, tak? Że to jest, na tym polega. Więc mój wegetarianizm znowuż był półprawdą, prawda? Która do jakiegoś momentu wobec czegoś się sprawdzała, ale nie obejmowała całości jakby ciągle. Oczywiście, że nie jesteśmy na tyle mądrzy, żeby wszystko wiedzieć, ale wojna, myślę, że no to jakby Stachura
powiedział, widzi w całej jaskrawości. Nagle to jest ten moment, kiedy widzisz całość nagle i to półprawdy upadają. Jeszcze na koniec, bo chciałbym jeszcze Państwu oddać głos, chciałbym powrócić do początku Twojego wykładu, Halino, i do Miłosza i do jego ocalenia, bo to jest też moment, w którym ten tom, w którym widzimy, jak zmieniał się jego język poetycki. Tak jak odrzucał skorupę takiego bardziej klasycznego języka i będąc już podczas okupacji, w czasie wojny, rozumiał, że ten język nie jest adekwatny do rzeczywistości. Zaczął pisać Głosy biednych ludzi, cały ten cykl, prawda? I ten katastrofizm, taki wizjonerski z Trzech Zim, sprzed wojny, nagle się zamienił w piosenkę o końcu świata, prawda? I zupełnie inny język, tak, do tego. Jak ty to czujesz jako poetka? Czy zmienia się twój język? Czy jest to jakieś wyzwanie, czy problem dla ciebie teraz, dzisiaj, jak piszesz w obliczu wojny? No właśnie, jako poetka nie patrzyłam na to, ale jako literaturoznawczyni jakoś tak stawałam z boku i patrzyłam, tak? Próbowałam sobie coś przeanalizować i widziałam, że, no to tak powiem, jako świadek tego, jak pisałam, najpierw miałam chyba taki szok, jeszcze zaczynając od Majdanu, od tych pierwszych śmierci na Majdanie, kiedy zrozumiałam, kiedy właśnie miałam ten szok, że poezja nie ocala, że poezja nie potrafi jakby ochronić, nie potrafi w jakiś taki prosty sposób stać między człowiekiem a kulą i obronić. Ale i właśnie to był taki pierwszy okres, kiedy nie mogłam niczego mówić, kiedy potrzebowałam sobie wyrzeć się języka, który wydawał się mi, że ciągle kłamie, że rzeczy, które mamy w rzeczywistości, nie są tymi, które nazywamy przez słowa, że słowa jakby, że ta przestrzeń między słowem a rzeczywistością jest na tyle duża, że nigdy nie trafiamy, jakby kiedy mówimy słowo, nigdy nie wiemy, co za nim tak naprawdę stoi. I miałam taki okres w czasie tam 13, 14 rok, nawet 15, kiedy w ogóle nie pisałam. Po prostu jakby, i tu jest bardzo ciekawe takie spostrzeżenie, że wojna daje dużo materiału dla literatury, dla sztuki, ale człowiek, który jest w środku tej wojny, on nie potrafi wykorzystać tego materiału. Możesz wykorzystać go tylko w tej sytuacji, kiedy możesz wyjść z tego. To znaczy, faktycznie wychodzi tak, że jak jesteś w środku, to jesteś częścią tego materiału. I większość autorów w przyszłości, kiedy pisało o tym, oni potrafili tylko pisać w tym momencie, kiedy wychodzili na zewnątrz, tak jak Miłosz wyszedł gdzieś tam, zrozumiał, że ocalał i już mógł w tym momencie popatrzeć na to wszystko albo mówić o tym wszystkim. Najpierw zaczyna się jest taki okres milczenia, że albo ktoś krzyczy, poezja może jeszcze krzyczeć z bólu, albo po prostu jest takie milczenie świadka, który nie jest w stanie powiedzieć. I jest jeszcze milczenie tego, kto doświadczył. Co ci traumowanego, to znaczy człowiek, który przeżył traumę, on milczy o swojej traumie zazwyczaj, bo nie chce być traumowany po raz drugi, po raz trzeci. Jak nie przepracuje tej traumy, to ciągle się retraumatyzuje, tak jak to się nazywa. Właśnie pisarzy, którzy pisali o swoich potrafili pisać o swoich albo o traumach innych, o Holokoście, o innych jakichś takich wydarzeniach poprzedniej wojny, właśnie bardzo często albo byli już za tym, poza zagrożeniem, albo po prostu mieli wewnętrzny resurs to wszystko przeżyć jeszcze raz w
taki sposób, żeby mówić za kogoś. A potem właśnie jak się zmienia, wtedy z tego milczenia czasem wynika, jeżeli nie jesteś na tyle skupiony na sobie, jeżeli chodzi, jeszcze jest w pytaniu słowo broń, tak, ze słowem broń jeszcze idzie słowo obroniec, ten, kto, obrońca, ten, który potrafi z tą bronią, ale nie zabijać, a bronić, tak? I właśnie w tej, w literaturze też, która jest o wojnie, jest też słowo w obronie kogoś, albo słowo, które kiedy uważasz, kiedy odczuwasz, że musisz napisać to za kogoś, kto to doświadczył, ale nie potrafi o tym mówić. Że musisz napisać, żeby pokazać, jaką traumę ktoś ma, który wiesz, milczy o tej traumie, ale ty możesz od niego w jakiś sposób to zrozumieć, odczuć, współczuć i właśnie być w stanie o tym pisać. I właśnie wtedy zaczyna się całkiem jakby ten nowy sposób pisania. I on jest jakby trochę niepisany twoim językiem, a on jakby jest takim zabieraniem głosu czyjegoś. I tu bardzo ciekawy jest sposób, bo wtedy język staje się takim mniej osobistym. I w niektórych autorów pojawia się my na przykład, kiedy mówią o my, nas, nie tylko ja, tak? I też to jest taki ciekawy sposób, też to zauważyłam. I na przykład chce się, tak jak w Różewicza, wyzbyć się metafor i różnych innych takich piękności. I na przykład pamiętam, była jakaś sytuacja, kiedy bardzo jakoś dotkliwie odebrałam jakiś obraz w jednego z młodych autorów, że jakiś tam... że jakieś, ktoś miał ranę, jako jakiś taki, czy kwiatek maku, czy coś takiego. No taki jakiś bardzo miły, poetycki obraz, który w ogóle nie świadczył o tym, bo chce się o takich rzeczach pisać nie poprzez kwiatki, a w jakiś taki sposób, taki bardzo ostry, żeby ono docierało, nawet żeby ta poezja była... nie brzmiała dobrze, żeby ona raziła, żeby ona była w takiej, taką jak ostrze, ale żeby pracowała, żeby robiła wrażenie, żeby pokazywała, co jest wojna. Właśnie i to nie wiem, na ile mi się udaje, ale ja widzę, że ostatnio pojawiło się dość dużo osób, że na przykład wcześniej nie pisali nic, ale tu jest taki moment, pojawia się w wojnie taki moment dochodzenia do głosu. Trauma, ta miedza egzystencji, ona jakby czasem robi tworzy taką sytuację, kiedy człowiek zdobywa się na głos. Czasem może, żeby napisać jeden tekst, dwa teksty, trzy teksty, więcej nic nie napisze i może w ogóle nie będzie pisarzem. My mieliśmy taką sytuację w czasie I wojny światowej, kiedy był teraz ta pieśń, którą słyszycie, ta Czerwona Kalina, przecież jest napisana poprzez pisarza, poprzez poetę, który był jednym z wojskowych, ale który był filologiem bardzo dobrze wyćwiczonym. To znaczy mieliśmy już takie coś i ono wtedy może w taki sposób długo istnieć gdzieś tam w środku kultury, ale potem ktoś go w kolejnej jakiejś innej wojnie znajdzie. I tu tak się zdarzyło z tym tekstem. Nie wiem, trudno mówić mi też, jakieś takie analizy robić, bo też jestem w środku. To znaczy nawet jak wychodzę gdzieś, żeby tam oglądać od zewnątrz, to i tak nie mogę wyjść na całość. To znaczy wychodzę gdzieś i wracam. I bo jakby jesteśmy teraz z tym tematem, nawet nie z tematem, z tą, że my jesteśmy w tym uwikłani. My nie możemy z tego jakoś wycofać się, nawet jakby chcieliśmy. I tak mamy tak dużo tego, co tam tkwi nam, boli i ciągnie nas.
I nawet czasem wydarzy się taka rzecz ciekawa, że ten, który ma takie doświadczenie, czasem najlepiej czuje się z ludźmi, które mają takie same doświadczenie. I na przykład, kiedy jestem dość długo, jeden z najcięższych teraz z tego ostatniego wyjazdu do Danii było to, że ja miałam występ tam na takim dużym festiwalu muzycznym, Rocksville, który jest po prostu 130 tysięcy ludzi na dużej przestrzeni, muzyka, młodzi ludzie. I dla mnie ta po prostu taki kontrast z tym, co mają młodzi ludzie u nas i co było tam, po prostu na tyle był duży, że ja nie mogłam, że w jakimś momencie po prostu chciałam być tam, gdzie strasznie, gdzie jest wojna, ale gdzie wszyscy mnie rozumieją. Bo bardzo ciężko wyjaśniać na zewnątrz i każdemu z nas, kto przyjeżdża z Ukrainy, kto ma takie doświadczenie, bardzo trudno wyjaśniać na zewnątrz, na czym polega cały ten problem. Bo jest tak dużo drobnych momentów, których nie wyjaśnisz, których nawet sam sobie, w których nie zdajesz sprawy, nawet nie wiesz, że jesteś po prostu traumowany w tym momencie i inni nie rozumieją, o co chodzi, potrzebują, żeby opowiedziałeś, a ty masz swoją prawdę wewnętrzną i nie chcesz tłumaczyć się. Po prostu chcesz, żeby zostawili cię w pokoju i nie pytano, żeby cię o nic. I właśnie ta trudność poezji o pisania o wojnie właśnie jest trudnością tego, że pisarz często idzie w bardzo taki ciężki i niewygodny dla niego temat, w atmosferę, która nie daje mu radości, nie daje mu przyjemności pisania po prostu, ale czuje, że musi, będąc w swoim czasie i w swoim miejscu i w tym momencie historii, że musi to napisać. I właśnie nie wiem, jak to będzie dalej, ale na razie jesteśmy w tym miejscu. I nie wiem, czy to potem jakoś będzie oddziaływało na inne literatury, bo to jest tak, że z takim doświadczeniem nie da się podzielić. Ty dzielisz się, ale tak do końca nie jesteś zrozumiały. No myślę, że już te wiersze, które piszesz i które inni piszą w Ukrainie dzisiaj, się z tym mierzą. I one są na gorąco, tak jak powiedziałeś, że czasem potrzeba dystansu. To nie jest do końca przykład Miłosza. Znaczy było i tak, że potem wracał z dystansu, ale to, co było niezwykłe u niego, to, że on na gorąco, pod okupacją, również w sprawie zagłady, właśnie pierwszy głos, który został zabrany w poezji. Są poeci tacy jak Jerzy Ficowski, który napisał po ponad 20 latach, czekał przez całe dekady do tego, żeby wreszcie wypracować ten język, który byłby adekwatny do jego doświadczenia zagłady, prawda? Ale bywa tak, że to, tak jak mówisz, się pisze pod naporem tego, że inaczej nie można. Jakby powracasz tutaj do tego pytania, które Adorno zadał, prawda? Czy jest poezja możliwa po zagładzie? I często odpowiedź jest właśnie na to, czy po zagładzie świata, że właściwie świat jest niemożliwy bez poezji. To znaczy, że jeżeli to utracimy, to nic nie jest możliwe tak naprawdę, bo to wszystko się rozpada. I wracam do samego twojego początku o alfabecie, którym mówiłeś o powracaniu do budowania świata od początku jakby. Też mi się przypomniała, teraz jest inna taka inicjatywa Ostapa Sliwińskiego o tworzeniu słownika wojny, prawda? Znaczy rzeczywiście powrotu do podstawowych takich atomów, prawda, które budują świat. I tak w jakimś sensie Miłosz napisał te swoje poema naiwne, świat właśnie budując go pod okupacją tak naprawdę. Drodzy Państwo, jest teraz czas, żebyście się może włączyli do tej rozmowy. Maryjka, bardzo proszę, będziemy się dzielili. Halia, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, za ten wykład.
naprawdę mistrzowy. I być może nie będzie to pytanie, chyba reakcja, ale jakby coś od ciebie jeszcze zabrzmiało, byłoby bardzo, ja bym to doceniła. Po pierwsze, ta prywatna reakcja, teraz po tej rozmowie rozumiem nagle ten obraz tego maku, tak, jako po prostu zrozumiałam, dlaczego to brzmi cały czas w kontekście wojny, to jest symbol pamięci II wojny światowej, chyba w Brytanii, tak. Nagle zrozumiałam, że to jest kula i krew, tak, że symbol rany. Dla mnie na przykład to by nie było zrozumiałe, no, to zobaczyłam to dziś prawie teraz. Druga rzecz jest, że po tym, co mówiłaś, jakby mnie znowu przyszła pamięć o książce Świadectwo poezji Miłosza, która jest również o tym, jak wypowiedzieć ból i traumę i wojnę. I rozumiem, że ten pomysł to przyłożyć do białoruskiego raz jeszcze popularyzować i zrobić tą książkę naprawdę widzianą w naszych krajach, no przynajmniej ja jestem odpowiedzialna za czytelników w Białorusi, to jest naprawdę coś ważliwego dzisiaj i ta książka naprawdę tłumaczy ten świat bólu. A to druga jest. I trzecia jest taka reakcja, moje osobiste uczucie, być może już odpowiedź już może padła, ale być może raz jeszcze. Bardzo mnie interesowało to uczucie języka wojny, uczucie języka po wojnie, tak powiedzmy, o czym mówiłeś, tak jak słowa zaczynają brzmieć bardzo konkretnie i w prostym sensie. Dla mnie również to teraz jest ciężka rzecz przez język wyrażana, dlatego że zauważyłam za sobą, że po lutym, po 24 lutym, tak, dla mnie zaczęłam widzieć w języku mnóstwo metafor zatartych, które pochodzą z wojny, tak? Być może to jest jeszcze jakiś ślad po tym, co przeżyła Białoruś i Ukraina, tak, Polska w czasie II wojny światowej, ale na przykład często mówimy, na przykład desant, pisarzy wysądził się na festiwale gdzieś tam, czy nie wiem, kot zrobił dywersję na kuchni, tam coś przerzucił. No to znaczy, że te słowa zaczynamy wycofać je z języka, dlatego że jak te słowa teraz brzmią codziennie w wiadomościach i w języku prostych ludzi z Ukrainy, tych, kto są w języku homobeli, tak, ludzi wojny, to znaczy zaczynamy, ja na przykład czuję, że nie mogę już używać tych metafor, to ja wycofuję je z języka, ale być może to jest moja osobista reakcja, być może jak myślisz, patrząc na język poezji Ukrainy, ja również to czytam, również mam swoją opinię, ale ty masz, być może czytasz więcej i przez ciebie przychodzi więcej tekstów i więcej poezji dziś. Jak myślisz, język dziś, poezja w Ukrainie, tak? Nie mówię, że poezja w języku ukraińskim, poezja w Ukrainie, czy musi być naprawdę demilitaryzowana w kwestii języka, czy musi uzbroić się, żeby bronić i żeby ten język brzmiał? Jaki jest twój stosunek do tych metafor i do tego języka? Jak z tym pracować w ogóle teraz praktycznie? No, jak zawsze w takiej sytuacji nie ma jedynej prostej odpowiedzi, tak? Bo różnie się zdarza, ale widzę, że teraz jakby, ponieważ jesteśmy w stanie, no jakby w sytuacji wojny, w stanie wojny, tak? My nie możemy tego się wyzbyć, bo nam trzeba jakby to opisywać. Przecież nie będziesz opisywać, nie mówić pocisk, jak masz pocisk, nie mówić zabijać, jak masz, że coś zabija, tak? Ale chodzi o to, że na przykład stajemy się bardziej uważni do słów. To znaczy, że jak te słowo może
No, różnie jest, bo na przykład w Facebooku to ludzie też mają, jest dużo agresji i na przykład często mamy różne starcia na takich nawet jakichś drobiazgach, tak? Bo trzeba gdzieś tam agresję w jakiś sposób gdzieś wyrzucać, tak? Ale kiedy chodzi o mowę poezji, to ja zauważyłam, że zrobiła się bardzo konkretna. To znaczy, że piszą nie upiękniając. Piszą bardzo konkretnie. Jeżeli pojawia się metafora, to ta metafora jest przemyślona i ma sens. To nie prosto tak jak kiedyś to była metafora jakby czasem niezauważalna, czasem idąc mimo, tam coś przywołaliśmy, jakiś obraz. Tu jest, mam takie wrażenie, gdzieś nawet w jednym wierszu mam, że nigdy nie wiesz, to ciągnie się za słowem i co zdetonuje. Właśnie taki jest jakaś taka rzecz jest w tej poezji. I właśnie powiedziałaś po wojnie, nie jesteśmy po wojnie, jesteśmy w wojnie, jesteśmy w środku. Co będzie po wojnie, bo też często pytają, jak zmieni się ukraińska poezja po wojnie. Ja nie wiem, może ona w ogóle nie będzie chciała mówić o wojnie, ta poezja po wojnie. Może w ogóle nie będzie chciała wspominać. Na przykład ja podejrzewam, że tak to może być, bo na przykład wcześniej nawet tą książkę, ten rękopis, co miałam o wojnie, ja nie chciałam wydawać tego rękopisu, bo po prostu i tak wojny było dużo. Także nie wiadomo, zobaczymy, ale to, że wojna wyrzuca na zewnątrz bardzo ważne tematy i wojna sprawia tak, że ludzie trafiając w jakieś sytuacje tej egzystencyjnej granicy, oni potrafią coś takiego ważnego powiedzieć i dostrzec, tak, to jest. I właśnie podejrzewam, że trochę nieprawidłowe to zdanie, że kiedy armaty mówią, kiedy broń mówi, że muzy milczą, bo na przykład najwięcej ten okres wcześniejszy, te okresy w literaturze, które mieliśmy bardzo takie ważne, bardzo jaskrawe, bardzo takie w ukraińskiej literaturze takie, to byli w czasie wojny, XVII-XVIII wiek ciągle wojny, a literatura przepiękna. Początek XX wieku po prostu nie da się przeżyć, a literatura bardzo dobra. To znaczy, to jakoś tak idzie, że niestety jedno drugie prowokuje i prowokuje, daje taką głębię literatury, tylko jest ten mały problem, że nie każdy potrafi to przeżyć i nie każdy, i że każdy, który to przeżywa, nie chciałby tego doświadczenia. To jest takie coś. Kto jeszcze z Państwa? Witam Dorotę Szaters. Bardzo. Masz Agoto? Ja daję. Dzielę się od razu. Ja nawet głośno mówię, więc może nie potrzeba. Rozumiem. Wydaje mi się, że jeszcze, jeśli mówimy o poezji, to poezja jeszcze, kiedy jest opublikowana, to tak jak ma zmieniać. Po prostu ma zmieniać, ma wywołać reakcję. Kiedyś bardzo pięknie o tym powiedział znakomity fotografik polski, który powiedział, nie to jest ten moment jest ważny, kiedy robisz zdjęcie, ale kiedy go opublikujesz, dlatego że wtedy chcesz zmieniać. My też pisząc i publikując, chcemy rozmawiać na ten temat po to, żeby kogoś zmienić. I myślę, że ten język poezji jest adekwatny i musi być adekwatny do sytuacji. Bo jak zmienić w czasie wojny, kiedy widzimy ofiary, kiedy widzimy ból i krew i destrukcję, bo tym jest wojna, cierpienie. Jak mówić, że coś jest obok piękne. Potrafi to Humeniuk w tym jednym swoim tekście, który mnie kompletnie przewiózł. W tekście
o tym, jak zabiwszy wroga, schował się za nim i się o niego grzał. Po czym wyjął z jego kieszeni zdjęcie jego rodziny i powiedział: przepraszam was, może was kiedyś odnajdę i powiem, gdzie jest jego grób. Więc ta funkcja, tak można powiedzieć, poezji opublikowanej, chyba to jest najważniejsze. Więc bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, bo jest bardzo interesująca odpowiedzialność twórcy właśnie za tę zmianę. I pani o tym mówiła bardzo pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Chcesz powiedzieć? Ja właśnie też dziękuję za te relacje i chciałam powiedzieć, że teraz mamy bardzo krótki sposób publikacji. To znaczy prawie każda poezja bardzo szybko się pojawia na Facebooku i bardzo szybko się od razu się przeczytuje. I na przykład nawet jak, bo teraz u nas jest taki mały problem, że wydawnictwa nie za bardzo pracują. Tu pomagacie nam, tak właśnie, tu bardzo, bardzo ma sens ta pomoc w druku książek, bo książki teraz u nas rzadko okazują się, bo nie pracują wydawnictwa, nie ma możliwości, tam papieru nie ma jeszcze czegoś. Takie skutki wojny i oni będą niestety coraz gorzej, bo jakby jesteśmy w takim stanie, kiedy to rozkręca się i już widać, jakie będziemy mieć problemy w tej humanitarnej sferze. Tam w edukacji, w wydawnictwie, we wszystkim innym. Ale ja nie o tym chciałam powiedzieć. Ten krótka droga poezji jest bardzo takim niezwykłym sposobem. I też bardzo szybko opublikowane te wiersze stają się od razu jakby faktem literatury. I nawet już po tych wierszach już można już robić sobie, składać sobie wrażenie o tym, co się pisze i jak to się odczuwa, bo pisze się ono nie dla literatury, a pisze się dla ludzi, które tego potrzebują. I dlatego jest taki, że poeta nie pisze i potem czeka na tam parę miesięcy, zanim, czy rok, zanim potrafi wydać te wiersze, ta, żeby to było faktem literatury. A ono staje się już faktem literatury bardzo szybko, bo ono jest nieprzeznaczone dla literatury, ono przeznaczone dla ludzi, które tego potrzebują. I naprawdę szczerze powiem, że czasem, kiedy wrzucę ten wiersz na Facebook, to bardzo szybko mam reakcję, ale nie chodzi mi o reakcję. Chodzi mi o to, że potrzebowałam to powiedzieć. I potem widzę, że ktoś potrzebował to przeczytać. I to jest najważniejsze. Nawet jak więcej, na przykład postanowię po wojnie nigdy tego nie publikować, bo na przykład tam pod jakimś kątem nie będzie mi to pasowało. Przecież wiersz o Majdanie, ten, który Tusk czytał w ukraińskim parlamencie, to po prostu nigdy w żadnej książce mojej nie ma, bo to był taki bardzo jakby wiersz, który nie dotyczył poezji, a który dotyczył takiej sprawy społecznej. To raczej była taka poezja społeczna. To właśnie tak, to samo dotyczy tych tekstów, które teraz pojawiają się. Bo może oni pod innym kątem już nie będą ważne, ale oni ważne tu i teraz. I to jest taki bardzo ciekawy moment, który przywraca wartość poezji. To znaczy, który pokazuje, dlaczego ta poezja w ogóle istnieje tak długo. Dlaczego ona w ogóle ma sens przez długie stulecia. I w takie momenty bardzo dobrze widać, dlaczego. Ja rozumiem, że nie możemy jakby całą poezję sprowadzić do funkcji, tak, którą wykonuje, ale w tej sytuacji bardzo dobrze widać, co może poezja w takiej sytuacji. Drodzy państwo, może już jest czas, żebyśmy zaczęli. O, Bogdanie, bardzo proszę. Bogdan Zadura, też tłumacz. Haleny Kruk, prawda? Też. Ten...
Znaczy ja mam takie właściwie jedno spostrzeżenie, że i wczoraj mówiłeś, Krzysztofie, o pojęciu dobra i piękna i dzisiaj mówiłeś o tych samych dwóch pojęciach, a wydaje mi się, że bardzo przydatne byłoby pojęcie uzupełniające te dwa do pełnej trójcy, czyli jak się prawda nie pojawiła w tym kontekście, to może jest bardzo znaczące, bo może jesteśmy jednak w czasach, kiedy już żadnej prawdy nie ma, tylko jest postprawda. Druga to taka propos, że tłumaczyłem wiersze Hałyny. Między innymi tłumaczyłem jeden z tych wierszy wojennych, które ten o demonstracji antywojennej. I chociaż ja programowo nie posługuję się takim narzędziem jak Facebook, to akurat ten wiersz był na portalu Brucz i stamtąd go sobie ściągnąłem. No i żeby szybko zaistniał, to wysłałem go do takiego czasopisma internetowego Kultura Enter, gdzie ten wiersz otwierał nowy numer tego czasopisma. I równocześnie przez przypadek w wyszukiwarce czegoś szukałem i wyszukiwarka mi wyrzuciła jakieś kulturalne takie pismo lubelskie, w którym było omówienie tego numeru Kultury Enter. I to omówienie zaczynało się od tego, że numer otwiera znakomity felieton Hałyny Kruk. I to jest taki drobny przyczynek do tego, że nie muszę ani Hałyny, ani państwa pewnie przekonywać, że poezja jest dla mnie bardzo ważną sprawą, ale równocześnie jest to przyczynek do tego, żeby nie przesadzać z możliwościami poezji. Bardzo ci dziękuję za ten głos. Ja tylko powiem, że rzeczywiście ja już mi się tak zrosło, wiesz, prawda, z dobrem, że jak mówię tylko do dobro i piękno, to oczywiście w domyśle rozumiem, że wszyscy wiemy o prawdzie, ale dobrze, że to powiedziałeś, bo postprawda jest absolutnie immanentnym problemem tego, o czym tu rozmawiamy. No ale co byś odpowiedziała o tej właśnie i tej granicy między poezją a felietonem, czy w ogóle czymś pozapoetyckim? No właśnie, to jest najważniejszy problem, według którego mówię, że tego wiersza, który był adresowany Europie politycznej w 14 roku, mimo że był bardzo dobrze publikowany, przetłumaczony na różne języki, dlaczego nie ma go w zbiorach poezji moich? Bo nie uważam takie coś za poezję. To znaczy, jest jakiś taki dziwny moment, że teraz, kiedy mówimy o tym, co się pisze w Ukrainie, co wynika, co powstaje z powodu tej wojny, nie wszystko jest poezją, ale wszystko wykonuje, ma pewną funkcję. To dlatego powiedziałabym tak, że nie za bardzo wierzę w funkcję poezji, ale rozumiem, że na razie potrzebujemy pewnych form, które mogą istnieć w formach poetyckich, które muszą zapewniać pewne zapotrzebowania, które mamy. Czy będzie to potem uznane za poezję, czy nie będzie, to już druga rzecz. A to, że potrzebujemy takich form, to jakby jest bardzo ważne i podejrzewam, że często w różnych czasach tak to było, że kiedy zachodzimy na teren
czystego piękna, powiedzmy tak czystego nawiasem, to raczej mamy sprawę z teorią literatury. A kiedy wchodzimy na teren historii literatury, to przydarza się tam czasem i nie bardzo czyste piękno. Tak. Tak przywołam na koniec już, bo to wracając do Miłosza, trochę jest adrem tego, o czym teraz rozmawiamy. Czytaliśmy wczoraj jeszcze, Halino, ciebie nie było na tym Misterium Poezji wczorajszej, ale czytaliśmy taki wiersz Miłosza Sarajewo, który się zaczyna mniej więcej, może to poezją nie jest, ale powiem, co czuję, prawda? I my wczoraj, jak żeśmy przeczytali ten wiersz, to naprawdę dreszcz przechodzi, wiesz? I no, straszne też, bo znowuż to samo się powtarza. Ale wiesz, chcę tylko powiedzieć, że wdzięczny jestem Miłoszowi, że on go opublikował. Wiesz, że właśnie przełamał taką czysto estetyczną tylko poczucie formy i tak dalej, tylko właśnie znalazło się to w jego tomie poetyckim i oczywiście jest ten pierwszy wers, możemy sobie dyskutować, ale to cały czas ma jakąś moc, wiesz, taką, która... To jest też niezwykłe u Miłosza. On cały czas w sobie to zwalczał, tak jak ty, poddawał wątpliwość, że tak nie się nie powinno i w ogóle to zaangażowanie, był wściekły, że po zniewolonym umyśle ludzie go tam traktują jako ten, który zna się na polityce, komunizmie i tak dalej. On by chciał pisać o drzewach i aniołach, ale gdyby tylko pisał o drzewach i aniołach, nie byłby Miłoszem, właśnie, że to jest jakoś współzależne, bardzo głęboko w sobie. No, co powiedziawszy, chciałem bardzo się nisko pokłonić tobie i podziękować za tą rozmowę i wykład. Duży dziękuję. Też chciałam podziękować wam wszystkim, podziękować za zaproszenie do i za możliwość takiej rozmowy. Przepraszam, że mało może było za mało o Miłoszu, za dużo o wojnie i za dużo może jakichś moich relacji, ale mam nadzieję, że zawsze gdzieś na tej przestrzeni niepewnej, kiedy wychodzimy z tego, co uważamy za poprawne i robimy to, co musimy robić albo uważamy za potrzebę zrobienia, to zawsze na tych terenach, chociaż narażamy się na krytykę estetyczną czy jakąś inną, ale bez tego nie będziemy sobą i bez tego nasze czasy będą wyglądać inaczej. I nie wiem, dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że te nasze rozmowy do czegoś nam wszystkim się przydadzą. Dużo dziękuję. Aha.